Déjà vu? Trochę tak. Niedzielne podium w TTZ Neustadt identyczne jak wczoraj. Wygrał Karl Geiger. Polacy w weekend zdobyli 4 punkty. A najlepsi z Kamilem Stochem na czele trenowali w kraju. Polacy do kraju wracają z ciężkim bagażem, w którym próżno szukać radości i dobrych wyników. Dlatego w TTZ Neustadt informacją dnia dla polskich skoków był powrót Kamila Stocha na skocznie. Wrócił dokładnie w 11. rocznicę swojego pierwszego zwycięstwa w Pucharze Świata. W Zakopanem trenował, a jego koledzy w Niemczech statystowali. Jedyne 2 punkty za 29. miejsce wywalczył dziś Andrzej Stękała. O ile w pierwszej serii leciał długo, skoczył 126,5 metra, o tyle w drugiej spadł na 108 metr. Pozostali Polacy przepadli w pierwszej serii i oglądali, jak Karl Geiger czuje się w żółtej koszulce niczym superbohater. Wczoraj ją odzyskał, dziś znów wygrał i na podium zameldował się drugi raz z rzędu w towarzystwie Angela Niszka i Markusa Eisenbichlera. Kolejny słaby występ polskich skoczków w TTZ Neustadt. Tylko jeden z nich, Andrzej Stękał, awansował do drugiej serii i zajął 29. miejsce. Wygrał Niemiec Karl Geiger. Skok na odległość 126,5 metra dał Stękale awans do najlepszej 30. Niestety w drugiej serii Polak wylądował zaledwie na 108 metrze. Najlepsi skoczkowie uzyskiwali znacznie lepsze wyniki. Zwycięzca Karl Geiger skoczył aż 143 metry. Drugie miejsce zajął Słoweniec Anza Laniszek, a trzecie Niemiec Markus Eisenbichler. Mało punktów zdobyli także w miniony weekend nasi skoczkowie. Konkursy w TTZ Neustadt, sobotnie i niedzielne, miały niemalże podobny przebieg. Na podium stawali ci sami zawodnicy, wygrywał Karl Geiger, a Polacy regularnie w każdym z konkursów dopisywali punkty. Punkciki, w sumie 4. Szczegóły Patryk Pancewicz. W TTZ Neustadt dziś można powiedzieć powtórka z rozrywki, natomiast nie jest to rozrywka, jakiej byśmy oczekiwali. Mówię oczywiście o występie naszych zawodników. 29. miejsce, 2 punkty całej reprezentacji. Wczoraj taki wynik Jakuba Wolnego, dziś Andrzeja Stękały. Pierwszy skok całkiem ok, drugi kompletnie zepsuty. No i chyba możemy powiedzieć, że kadra rezerwowa absolutnie tego egzaminu w TTZ Neustadt nie zdała. Sezon już można powiedzieć na straty, natomiast poza tym mieliśmy dzisiaj tutaj na Hochfilzschanze znakomity konkurs, jaki on był, oglądamy. Dla polskiej kadry zawody w TTZ mogły być punktem zwrotnym, ale żeby o tym myśleć, trzeba dolatywać przynajmniej do punktu K. Tymczasem w Niemczech punkty były w niedzielę 2, te zdobyte przez Andrzeja Stękałę. A mogło być gorzej, gdyby nie Žiga Jelar. Słoweniec nagle zniknął i drugi raz nie skoczył z powodów technicznych. Dlatego Stękała zarobił trochę franków szwajcarskich, ale cieszyć mógł się tylko z pierwszego skoku. 126,5 metra to efekt wykorzystania dobrych warunków. W drugiej serii wiatr wziął to, co oddał. Polak uzyskał 108 metrów w trudnych warunkach. A przecież wystawienie rezerw nie kończyło się ostatnio dla nas aż tak źle. W poprzednim sezonie, gdy do niżnego Tagiłu nie wysłaliśmy największych gwiazd, Aleksander Zniszczoł czy Paweł Wąsek byli w stanie zająć 6. miejsce, a do tego jeden z biało-czerwonych meldował się w drugiej dziesiątce. Wtedy rosyjskiej wycieczce też przewodził Maciej Maciusiak. Teraźniejszością oddychali gospodarze. W Niemczech znów błyszczeli, a najmocniej żółta koszulka Karla Geigera. Ubrał ją w sobotę, w niedzielę ozdobił drugim zwycięstwem z rzędu. 143 metry było potwierdzeniem świetnej formy. W niej są też drugi Angela Niszek i trzeci Markus Eisenbichler. Karl Geiger to absolutny bohater tego weekendu. 2 konkursy, 2 zwycięstwa, przejął koszulkę lidera i przed igrzyskami wygląda naprawdę potężnie. Chciałem go zaczepić na krótką rozmowę tuż po konkursie, natomiast powiedział, że Stefan Horngacher zabronił jakichkolwiek rozmów poza mix zoną, czyli tą strefą wywiadów dla oficjalnych nadawców. Cóż, takie zasady u Niemców. Przez te zasady na przykład Severin Freund nie mógł być brany pod uwagę przy wybieraniu składu na igrzyska. Nie spełniał kryteriów, czyli nie był co najmniej 2 razy w czołowej 15. Gdyby Stefan Horngacher wybierał po konkursie, a nie przed, to już Severina Freunda mógłby uwzględnić, a tak na igrzyska jedzie Pius Paszke. To tyle, jeżeli chodzi o wątek niemiecki. Nasi zawodnicy po konkursie zbyt rozmowni nie byli. Ktoś tam jednak porozmawiał, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł. Słuchamy. Jest na razie taka pewna, powiedzieć, ściana, o którą walę na razie głową w mur, jak to się mówi, ale myślę, że głowę mam mocną i tego zapału mnie brakuje i w końcu to jakby rozwalę ten mur i czasami chodzi o to przełamanie i wiadomo, że teraz czekają nas znowu spokojne treningi i trzeba je jak najlepiej wykorzystać. Widzimy te błędy, widzimy je i próbujemy je skorygować, ale potem na zawodach one wychodzą, bo czy chce się więcej, czy jest stres, czy
próbujesz odpuścić, ale teoretycznie ciężko jest odpuścić, bo to są zawody, zależy ci i chcesz walczyć, chcesz wygrywać, chcesz więcej. Zostawiamy już wątek Titize Neustadt. Dobre informacje są takie, że Kamil Stoch wrócił dziś do treningu i trenował na wielkiej krokwi. Z tego co słyszeliśmy, wszystko odbyło się zgodnie z planem i Stoch wystartować ma w przyszły weekend w Willingen. To jest znakomita informacja. Wystartują także Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Czy ktoś będzie do nich dokooptowany? Zobaczymy. Na pewno nie będzie to Piotr Żyła, który z powodu kwarantanny dojedzie do drużyny bezpośrednio na lotnisko we Frankfurcie, skąd wszyscy udadzą się na igrzyska.